Dzień dobry, w moim studiu dzisiaj pisarze Andrzej Zaremski i Radosław Lewandowski. Dzień dobry. Panowie, powiedzcie, widzieliśmy się rok temu. Co wydarzyło się u was w tym czasie? Czy może powstało coś nowego? Zacznę pierwszy, bo Radosław jak się rozkręci, to nie będzie można go zatrzymać. U mnie wydarzyło się tyle, że w tym czasie od naszego ostatniego spotkania ukazał się Zbiór Legend Niezwykłych. To jest w ramach też antologii samowydawców, bajka dla dzieci. Pierwszy taki zbiór legend bajkowych. Jestem tam i ja, i moje opowiadanie Jula z Ula, bardzo ciepło przyjęte, zresztą jak cała antologia. I to na razie tyle, bo reszta to jest zbieranie środków na moją pierwszą całkowicie samodzielną książkę dla dzieci, która jest w bardzo zaawansowanym procesie redakcyjnym z umawianymi terminami na korektę i całą tam taką otoczkę z tym związaną, więc rękawy zakasane. Trzeba po prostu zbierać bilety Narodowego Banku Polskiego w jak największej ilości. No o tych finansach to za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale Andrzej, jeszcze tak króciutko, a co z twoimi dorosłymi książkami, bo twoje opowiadanie dla dorosłych bardzo fajnie się sprawdzały. Dziękuję. Są w szufladzie. To znaczy, ze względu na dość zaawansowany proces właśnie powstawania tej książki dziecięcej, te dorosłe plany musiałem odłożyć trochę na półkę, na plan dalszy, ze względu na to, że finansowo, jeżeli chodzi o samo wydanie, nie byłbym tego w stanie dźwignąć. Z tym będzie problem dziecięcym, ale myślę, że sobie poradzę, bo to jest ten zapał, jest ten pierwszy taki rzut, a jeżeli doświadczenie zdobyte na tej książce samodzielnej, co innego antologia, co innego samodzielna książka, myślę, że będzie procentowało i wtedy z przytupem wejdziemy w rynek dla starszych czytelników. Chociaż już myślę o kontynuacji tej dziecięcej, więc jakby zobaczymy, jakie kolejności się tutaj poukładają. A Radku, co u ciebie? No nic, mam taką radę dla Andrzeja. Andrzeju, naucz się żyć, korzystając z energii słonecznej, bo na żywność się stać nie będzie. Mam zegarek słoneczny. A wracając do mnie, no ja trochę przechodzę przez skórę obecnie, dlatego że nawiązałem kontakt z agentem literackim, z Hubertem Skoczkiem i wspólnie chcemy wystawić moje powieści na targach książki we Frankfurcie, w Londynie, czyli ruszamy za granicę, więc trzeba je tłumaczyć. Dwie są przetłumaczone, bo dwie z tą serię Yggdrasil przetłumaczyli Amerykanie swego czasu, ja odzyskałem prawa, ale przetłumaczyłem teraz na przykład moją chyba najlepszą powieść, Australijskie piekło, powieść historyczną, zresztą notabene, która została tam książką, najlepszą powieścią 2021 roku w Brakującej litery. I właśnie skończyliśmy tłumaczenie, jestem teraz na etapie redakcji i potem składu i łamania i po prostu wydrukuję 20 egzemplarzy, żeby były na te targi. No to są potworne koszty, a pewność sukcesu jest taka, jak nie wiem, jak to, czy w ciągu miesiąca będzie padał deszcz, czy nie, no jest losowa. Zobaczymy, jak to będzie, ale bez tego kroku nie mógłbym pójść dalej, więc jakby ja zaczynam zdobywać rynki anglojęzyczne na razie. A zobaczymy, co dalej. We Frankfurcie. Frankfurt niedługo, potem Londyn. Ale nie. Widzimy się, że anglojęzyczne chodzi o to, tak? Że nie... Chciałem się tu wtrącić, przepraszam od razu, że rzeczywiście ta Australijskie piekło jest zarąbistą książką. Jeżeli ktoś nie czytał, to zapraszamy. Niedługo się dowiecie, gdzie. Będzie prawdopodobnie można nabyć, czy w polskim języku, czy w angielskim, to jest lektura, obok której nie można przejść. No nie, to już jest hit i myślę, że wszyscy Płoczanie są, a przynajmniej powinni być dumni, że mamy takiego pisarza u siebie. Ja też jestem dumny, dlatego chciałbym, żeby ona, że tak powiem, podbiła serca i umysły, tak jak mówię, na razie czytelników anglojęzycznych. Natomiast oczywiście to nie jest koniec. To jest jeden element, ale jest i drugi. Mianowicie pracuję teraz i też się ukaże chyba na przełomie
października, listopada moja seria Yggdrasil, ta pierwsza seria science fiction o podróżach w czasie, ale taka wznowiona, poprawiona, z jakimiś dodatkami, z nową okładką, w nowej szacie, czyli będzie fajnie, fajnie to wygląda, jest dużo lepiej niż było. Spodziewam się miliona zamówień w pierwszym tygodniu. Tego ci życzymy oczywiście, trzymam za to kciuki. Wspominacie cały czas o kasie, no bo bez kasy tutaj za wiele pisarze nie podziałają i o, wymieniacie takie słowo jak samowydawcy. Przypomnijcie tym, którzy już nie pamiętają naszego poprzedniego wywiadu, czym są samowydawcy i czym to się w ogóle różni od takiego tradycyjnego wydawnictwa. To może ja na początek, dlatego że ja zakosztowałem wody życia i od wydawnictwa tradycyjnego i od właśnie takiego samowydawniczego, czyli self-publishingu, i mogę porównać te dwie metody wydawania książek. Wiadomo, że tradycyjne wydawnictwo funkcjonuje na tradycyjnych zasadach, czyli pisarz wysyła swoją propozycję wydawniczą do miliona wydawców, no powiedzmy do kilkudziesięciu, i czeka z niecierpliwością, obgryzając paznokcie, czy przyjdzie odpowiedź. Z reguły nie przychodzi. Jeżeli przychodzi, to przychodzi, jak dziękujemy, ale nie skorzystamy, bo mamy bardzo dużo innych propozycji wydawniczych. No, czasami przychodzi, tak. Więc jakby to jest taka droga dosyć czekająca, siermiężna, tak. Mhm. Ale z drugiej strony, jeżeli już uda nam się dostać do tradycyjnego wydawcy, no to on za nas zrobi wszystkie elementy procesu wydawniczego i my mamy to z głowy, tak? Łącznie z promocją. Czyli redakcję, skład, korektę, wszystko też. Tak, tak. Oczywiście my później w międzyczasie uczestniczymy w korekcie autorskiej, czyli jeżeli jest korekta, my musimy zaakceptować pewne zmiany, wprowadzić w życie uwagi korektora i jakby to wiadomo, to nas nie ominie, ale to są drobiazgi. Natomiast self-publishing, czyli samowydawanie, polega na tym, że oczywiście również piszemy powieść, ale i sami później znajdujemy osobę, która zrobi nam korektę redakcji, znajdujemy osobę, która nam zrobi okładkę. Są specjaliści, oczywiście korzystamy z tych samych specjalistów, co duże wydawnictwa, ale musimy ich sami znaleźć, wybrać, opłacić oczywiście. Sami oczywiście robimy, znaczy też znajdujemy fachowca od składu i łamania, od przygotowania plików do druku, drukarnie, czyli cały proces jest na naszych głowach plus marketing. Tak, bo może nie wszyscy wiedzą, że korekta tekstu nie jest tym samym, co przygotowanie tekstu do druku. Nie. Tam jest skład i łamanie, jest oddzielnym procesem i oddzielnie trzeba... Tak zwany DTP. Oddzielnie trzeba zapłacić za to. To nie ma to tamto. A generalnie... I jeszcze parę rzeczy po drodze jest. I parę rzeczy po drodze jest, o których pewnie Andrzej zaraz jeszcze wspomni. Więc jakby jest to naprawdę dosyć długi proces, ale... Po pierwsze, mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje z wydawnictwem. To nie jest takie oczywiste. Ja współpracowałem przecież z Muzą przez parę lat i wpływ na pewne rzeczy miałem większy, a inne miałem mniejszy. Na przykład okładka pierwszej części Wikingów jest szalona trochę, bo jest w ogóle jakaś taka niepasująca do powieści. Natomiast nikt mnie nie pytał o zdanie. Później już jakby wywalczyłem swoją pozycję gdzieś tam i już konsultowali ze mną okładki, ale pierwsza jest od czapy. W ogóle niepasująca, znaczy jest jakieś tak jak powieść fantazja, to jest powieść historyczna. Więc jakby później, więc przy modelu samowydawnictwa, self-publishingu, mamy wszystko w ręku, ale musimy niestety wysłupać... Z własnej kieszeni wszystko. Trochę złota, tak. Przy czym na przykładzie tej okładki też musimy wiedzieć, że na tej nie czapce, tylko na kasku Wikinga nie powinno być frogów, tak? No nie powinno być, a są. Więc dlatego mówię, bardziej fantazja się zrobiła powieść, chociaż powieść jest przygodówką historyczną. Samo wydawanie na pewno nie jest prostym procesem, bo oprócz tego jeszcze, o czym wspomniałeś, to potem trzeba to sprzedać, nie? Już po wydaniu książek, po wydrukowaniu, to musicie w jakiś sposób zaangażować się w promocję książek i uczestniczyć chociażby w różnego rodzaju targach książki. I tutaj nawiązuję już do wydarzenia, które lada moment w Płocku, czyli Stowarzyszenie Autorów Niezależnych, tak? Czy Niezależnych Autorów. Po raz drugi w Płocku organizuje festiwal
książek, dni książek. Festiwal książek. Polskie Stowarzyszenie Autorów Niezależnych, samowydawcy.pl, tak, jest głównym organizatorem Festiwalu Książek w Płocku. A wy przy tym się zaangażowaliście? Bo jesteśmy z Płocka i to jest najważniejsze. Jest Radek, jestem ja, jest Kamila Goszczyńska, autorka, nie chciałbym, fantazy, tak? Dobrze mówię? Tak, powieści fantazy, kwiatatury. Taka podpłocka elfka, więc jakby jest troje osób zaangażowanych lokalnie od roku w organizację tego festiwalu. Każdy zajmuje się wiadomo czym innym, jeżeli chodzi o nas tutaj w Płocku. Natomiast jest, ojejku, całe grono osób, które w cudzysłowie wirtualnie angażuje się też w organizację. Są rozsiani po całej Polsce i będzie można ich też tutaj w Płocku zobaczyć, bo angażują się w to, żeby też móc się pokazać na fajnej właśnie imprezie. Także każdy stara się zrobić wszystko, żeby to było jak najlepsze, jak najfajniejsze wydarzenie. To ja mam prośbę do słuchaczy w tym momencie. Wyjmujemy sobie jakieś notatki, zeszyciki, kajeciki, co tam wy ma każdy, co, czy w telefonie dyktafon. I sobie zapisujemy. Ostatni weekend września spotykamy się na Festiwalu Książek w Centrum Edukacji, w hali Centrum Edukacji, w dawnej hali Chemika. A jeszcze starsi kibice piłki ręcznej zwłaszcza na pewno pamiętają. Brawo, pani redaktor, Blaszak Arena, oczywiście. I to powinna być główna nazwa tej hali. No i może zwyczajowa chyba, no, tak. Chyba jest, tak, bo cały czas tak, mówi się do Blaszak Areny. Przyjezdni nie wszyscy tę nazwę kojarzą, tak. A okazuje się, że też w Płocku nie wszyscy już niestety od 12 lat, odkąd działa Orlen Arena, jakby ten Blaszak przeszedł, gdzieś tam tylko we wspomnieniach starszych kibiców zostaje, tak na dobrą sprawę. No myślę, że dziewczyny z Jutrzenki teraz robią dobrą robotę, bo one grają w Blaszak Arenie, także niewątpliwie Orlen Arena jest bardziej prestiżową lokalizacją. No. Zresztą, jeżeli zapisujecie tam państwo, to zapiszcie sobie też, że być może w kolejnym roku zrobimy nasz festiwal książki właśnie w Orlen Arenie, jeżeli jakby nam się organizacyjnie to wszystko będzie spinało i finansowo oczywiście, bo my to robimy trochę non-profit, tak? Jest w tym wolny oczywiście, ale koszty są jak zwykle i my to robimy non-profit, więc jakby siłami własnymi i dobrych ludzi. Na przykład w tegoroczną, zresztą w poprzednim roku również wsparł PSS-y, płockie PSS-y, PSS-y Zgoda wsparły nas bardzo mocno, jeżeli chodzi o samą imprezę, za co serdecznie dziękuję, bo jakby bez tego wsparcia byłoby nam bardzo ciężko. Drukarnia Media Color też nas wsparła, drukując nam pewne materiały jakby za darmo. A ponieważ my liczymy każdą złotówkę, bo nie mamy ich za dużo, to czapka z głowy dla wszystkich sponsorów. Jeżeli sponsorzy się jakby znajdą na kolejny rok, w kolejnym roku będą mile widziani. Oczywiście my ich też na swój sposób promujemy, ale bez tej pomocy sponsorskiej nie udało nam się po prostu zrobić fajne imprezy. Ja myślę, że z roku na rok będzie lepiej po prostu. Ja też tak myślę, bo pomimo tego, że wszyscy mówią o tych materiałach cyfrowych, to książka to jest jednak książka, można ją wziąć do ręki, jest specjalny zapach książki, właśnie, świeżo wydrukowanej. Proszę potrzymać sobie. Och, dziękuję bardzo. I powąchać. Poczułam się doceniona. A co ty, Andrzeju, podałeś pani do ręki? Podałem pani takie coś, proszę słuchaczy. Jest wideo, zbiór legend niezwykłych, jest antologia samych wydawców, są tu piękne legendy, w tym moja. Ale co ważniejsze, jeżeli chcielibyście taki zbiór nabyć, zapraszamy właśnie na Halę Chemika 28-29 września. Jeszcze raz powtórzę tą datę, ponieważ będzie można nabyć, nie wiem, gdzie patrzysz teraz. Będzie na mnie patrzy, zawsze patrz na mnie. Będzie można nabyć tę książkę, pani Agnieszko. I co więcej, czterech autorów z, raz, dwa, trzy, cztery, z sześciu będzie obecnych na Festiwalu Książek, więc będzie można zdobyć cztery fantastyczne autografy, być może z dedykacjami, więc to jest doskonała okazja dla owców autografów, a tacy na pewno w Płocku są, zresztą myślę, że żaden autor, obok żadnego autora nie da się przejść na tym festiwalu obojętnie. Każdy znajdzie dla nas czas. Z każdym będzie można sobie zrobić zdjęcie i na pewno dostać autograf. Bez łaski, jak to mówią, nie? Bo zdarzają się tacy autorzy, że nie, artyści wielcy, że nie, autograf. Ale to już na pewno nie są samowydawcy. Nie. Znaczy ustawicie się państwo w długiej kolejce po autograf i oczywiście każdy dostanie.
Wiemy na pewno, że będą samowydawcy, autorzy książek, a co jeszcze zaplanowaliście? Znaczy to impreza generalnie jest poświęcona książkom, czyli głównie będzie można oczywiście spotkać się z pisarzami i porozmawiać o tym, co piszą, jak piszą, kiedy piszą, właśnie te autografy zebrać, ponieważ mnóstwo wystawców to będą małe wydawnictwa autorskie, gdzie pisarz jest jednocześnie wydawcą, tak jak obecnie w moim przypadku, ponieważ ja też ten model jakby zacząłem stosować od chyba trzech lat. Ale poza tym że spotkaniem z pisarzami będą oczywiście prelekcje różnego typu, prelekcje na temat jak pisać, jak wydawać, są przewidziane przez różnych prelegentów prowadzone. Program całej imprezy ja zostawię tutaj pani redaktor, żeby ewentualnie jakby czytelnicy czy mogli sobie to zobaczyć, wydrukować i na interesujące zajęcia się zjawić, ale co ciekawego, planujemy też duże panele dla dzieci, bo wiemy, też nam bardzo zależy na tym, żeby tych dzieci na tym festiwalu było dużo, ponieważ to jest jakby przyszłość nasza. Jeżeli nauczymy dzieci szacunku i miłości do czytania, to jesteśmy wygrani, tak? My jako społeczeństwo i w ogóle jako świat. Więc jakby mamy dużo imprez towarzyszących dla dzieci, będą jakieś panele zabawowe dla dzieci, będą jakieś gry i zabawy, to wszystko powinno się odbyć. Ja mam program, ale on jeszcze tak naprawdę nie jest zakończony w 100%, jeszcze dojdą pewne inne elementy, o których oczywiście będziemy informować na bieżąco. Mhm. To wiemy już 28 i 29 września, Blaszak Arena, a teraz powiedzcie wszystkim, dlaczego warto przejść na Festiwal Książek. To już Andrzej musi, bo on ja chciałem, ale nie swoimi słowami. Mogę? Bardzo przeczytać? Proszę. Przeczytam tutaj wpis jednego z naszych kolegów, autorów, Pawła Famusa, to też kolega, znaczy bardziej pewnie kolega Radka, bo my się znamy głównie z festiwalu ubiegłorocznego i bardziej z mediów społecznościowych, ale napisał coś, co myślę, że nad czym nie można przejść tak sobie obojętnie. A momencie, tylko powiem, Paweł pisze kapitalne książki, trochę o historii alternatywnej. Co by było, gdyby na przykład II wojna światowa potoczyła się inaczej? Gdybyśmy zawarli koalicję z tymi, z którymi zawarliśmy i na przykład w 1939 roku poszli z Niemcami i jak by to się potoczyło dla nas później? Kapitalna seria i bardzo dobra gimnastyka dla wyobraźni. Niesamowita wyobraźnia właśnie. Więc teraz słowami Paweł, sorry, ale promujemy w tym momencie całe nasze wydarzenie. Zapraszam wszystkich na drugi Festiwal Książek w Płocku. Będzie okazja zapoznać się z nietuzinkowymi autorami, pisarzami niezależnymi od wielkich, zmanierowanych wydawnictw, od kreujących się na wszystko wiedzących o gustach czytelników, dystrybutorów oraz stosujących nierówną grę sieciówek. Krótko mówiąc, będzie tam to, czego chce się wam czytać, a nie dostaniecie tego gdzie indziej. I teraz. Miarą targów książki jest ilość nowości, które po raz pierwszy oficjalnie trafiają do szerszego grona, czyli tak zwanych premier. Zatem oto znane Pawłowi, nie tylko Pawłowi, premiery, które będą w Płocku, bo takie wydarzenia też będziemy mieli. Pierwsze to oczywiście Paweł Famus, Szczyńścioż, to jest gatunek urban fantasy. Michał Wójcik, to jest trzeci tom, pod tytułem Ona, Dark Fantasy, to jest Sługi Piasku, cały cykl się nazywa. Będzie też dla dzieci Ewy Marszałek, Pajączek z Betlejem i Moniki Litwinow i Mateusza Rogalskiego, Kryminał Fantasy, Krew Dachaku, więc takie rzeczy też u nas po prostu będą i myślę, że warto się już ustawiać po te pozycje w kolejce. To ja jeszcze dorzucę, że uda się na pewno, tylko że w wersji anglojęzycznej, bo trochę odwróciliśmy tak przekornie kolejność. Wznowienie serii Yggdrasil też pojawi się moje, tylko że mówię w wersji anglojęzycznej. Jeżeli ktoś chce sobie poćwiczyć język angielski, zapraszam. Albo podarować komuś. Albo podarować, albo wysłać w świat. To się pojawi po raz pierwszy na tych targach. Mhm. Więc słuchajcie, wszyscy zapraszamy serdecznie na Festiwal Książek. Myślę, że samych książek zachwalać nie trzeba, bo tak jak Radek powiedział, książki uruchamiają naszą wyobraźnię, naszą kreatywność i książek nic
nie zastąpi. Zapraszamy serdecznie. Księżniczek, ja mówiłem, przepraszam, że księżniczek nikt nie zastąpi. Zostałem źle zrozumiany. Księżniczki. Jeszcze mogę coś? Bardzo proszę. Jeszcze jest taki konkurs i zapraszamy na stronę samowydawcy.pl, ewentualnie na Facebooku, na stronę Festiwalu Książek w Płocku dla młodzieży, dla dzieci ze szkół podstawowych chyba i starszych też. Propozycja, konkurs na okładkę książki i będzie rozstrzygnięcie też z atrakcyjnymi nagrodami na naszym festiwalu, ale też drugi dla starszej młodzieży, gdzie można zrobić, to jest pod hasłem takim roast lektury. I myślę, że tu dla ktoś, kto będzie chciał się wypisać, przejechać się po Wokulskich i nie tylko tak od serca, co myślą na ten temat młodzi ludzie, zapraszamy po prostu, bo warto. To są fajne rzeczy, których jeszcze do tej pory nie robiliśmy i myślę, że przyjmą się w programie naszego festiwalu na stałe. A będą nagrody. A ja. Czyli zaglądajcie na profil Festiwalu Książek, bo takie wydarzenie jest już założone na Facebooku. I przychodźcie 28 i 29 września do Blaszak Areny. A ja dziękuję redakcji Petroniusu za zaproszenie. To jest zawsze, zawsze jesteśmy tu mile widziani. I zawsze was wspieramy, bo sami wiemy dobrze, że czytanie po prostu rozwija ludzi, tak? I zwiększa ich wrażliwość i empatię wobec innych. No i jeszcze innych. Możemy sobie w oczy popatrzeć, także fajny materiał przygotował Petronius po pierwszym festiwalu, więc liczymy na więcej, że będziecie ale z nami dłużej i będzie. Zawsze wspieramy lokalne inicjatywy już blisko 12 lat, jeśli dobrze pamiętam. Może nie wspominajmy o tym, ale długo. Jeszcze długo. Ten wiek można wspominać. No tak. To cóż, bardzo dziękuję wam, że przyszliście do mojego studia i na pewno spotykamy się na Festiwalu Książek. A ja zapraszam serdecznie, bo jeżeli państwa nie będzie, naszych słuchaczy, jeżeli państwo nie przyjdą na nasz festiwal, to trzeciego już nie będzie. I jak będziecie chcieli spotkać Radka, tak to znajdźcie mnie i nie będziecie mogli, to ja wam pokażę, gdzie on jest i na odwrót. Nie kończmy tak smutno, wiem jak było w ubiegłym roku, w tym roku będzie jeszcze lepiej, na pewno pojawi się dużo gości. Optymistycznie patrzymy, bo trzeci festiwal i kolejny, i 50 też musi się odbyć. No bo muszę gdzieś tą moją książkę pokazać przecież. Dobra, no to trzymam cię za słowo. Trzeci musi być. Zapraszamy serdecznie i kończymy, bo panowie jak nam się rozgadają, to już to tak, to koniec. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. W moim studiu gościli dzisiaj Andrzej Zaremski i Radosław Lewandowski. Dziękujemy.